Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku THIS IS THE SOUND OF THE POLICE! Przejdźmy do gry, ale na dobry początek chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Lala, jeszcze nie mówię do końca dobrze, bo wstałem zaledwie godzinę temu, albo półtorej, może dwie. Ale nadal nie mówię dość dobrze, bo siedziałem w ciszy i lurkowałem wszystkie czany. Kawa. Kawa, jak wiecie, dobra rzecz na poranek. Ja osobiście też mam tutaj kawę w pięknym kubku. T-Mobile! Sponsored as fuck. Nie, nie za bardzo, ale go lubię, bo ma różowy kolor i jest duży. Kawa, która się tutaj znajduje, nie jest zwykłą kawą, gdyż jest to taka kawa. Pokażę wam tutaj pięknie. Jest to kawa poranny rok. Aha. Jako, że ja jestem częścią Jaroka i jeszcze mnie z niego nie wyjebali za to, że tak rzadko streamuję. To chciałem wam pokazać tą kawę. Jest to kawa, zgodnie co to jest powiedziane, jest to kawa rozpuszczalna, ale dla sympatyków kawy z ziaren jest oczywiście też jasnopalona i ciemnopalona, z nawet jeszcze ładniejszymi opakowaniami niż ta. Jest naprawdę smaczna. Mam w domu oprócz tego Maxwell House, która w identyczny sposób, jak ją przygotowuję, nie jest tak smaczna jak ta jarokowa, ponieważ ta jarokowa jest taka delikatna, strasznie, dlatego bardzo chętnie będę ją sobie popijał podczas dzisiejszego odcinka. Ale jeżeli chcecie obczaić, daję wam tutaj link w opisie. Mówię tutaj, bo to jest jak na razie najczęściej oglądana seria, więc największa szansa, że trafi do dużej liczby osób. Nie jest ona najtańsza, tak mi się wydaje, ale myślę, że warto. Myślę, że warto. Nie jestem wielkim smakoszem kawy, nie powiem wam tak, to jest najlepsza kurwa kawa na świecie, bo ja robię całkiem prostą kawę. Gdybym miał naprawdę dobry ekspres i te ziarna sobie mielił sam, to jeszcze pewnie lepszą bym opinię wydał, ale tak mówię teraz. Tak więc, przejdźmy już do gry. Co my tutaj mamy? Mamy kota, który chce wyjść, tak więc moment. Ja tutaj cały czas jestem. Kocie, uciekaj z pokoju. Uciekaj. Dobra, koty fajne zwierzęta, ale wymagają uwagi. Mimo wszystko, albo wymagają wydobcenia ich z pokoju, żeby nie musieli im poświęcać uwagi. Dobra. Robespierre nam mówi, że wszyscy nas kochają, to jest bardzo fajny układ, to mi się podoba. Dzięki temu wiem, i to jest fajne, że mogę prosić ratusz o wszystko po prostu, co się da. Tak, możesz iść do domu, jak jesteś najebany. Barcelona czytał książkę? Nie, nie możesz iść do domu. Barcelona, jesteś za dobry, żebyś szedł do domu. Nie, ciebie też nie poślemy. Jezus Maria, na 800 Cecil. Nie, sorry ziomek, nie możecie iść. Za dobrzy jesteście, żebym was do domu wypuścił. Ewentualnie pomyślimy... Muszę sobie przyciszyć normalnie mój mikrofon, bo za głośny jest. Ewentualnie pomyślimy, jak zacznie mi się pogarszać opinia wśród policji, wtedy będę ich wysyłał na urlopy. Tak myślę, będzie najoptymalniej. A może nie najoptymalniej? Nie wiem. Teoria gier by się tutaj przydała. Co mamy tutaj? O, nie, nie wymieniłem detektywów. Sorry, ziomek, ale za dużo tych detektywów było. Dobra, wyślijmy w takim razie tych i potem będziemy się bawili. Teraz tutaj miałem zgarnąć tą kobietę. Gdzie ona była? Bo ja ją już zgarnąłem, tylko nie pamiętam gdzie. Ma upcoming, a w ogóle to nie ten dzień, goddammit. Dobra, to jebać w takim razie. To nic dzisiaj nie zrobimy. Może sobie obejrzę mój odcinek i zobaczę, gdzie ją dorwałem, ha? Żeby nie marnować czasu. To jest jakaś myśl. Ale to i tak nie ten dzień, ponieważ nie ma przewodniczącego pana detektywa. O, właśnie. Widać, że nie tak dawno wstałem, ale na pewno chciałem wam cię wypuścić ten odcinek, więc... Mamy tutaj jakieś, widzę, trzy sposoby duszenia. Paskiem, czymś, co wygląda jak taka dziwna garota, albo po prostu jakiś sznur, albo rękoma. Tak więc, mamy nową klatkę. Ha. Jack, twoje szanse złapania mnie rozpływają się, tak jak lody w rękach dziecka. Nie pobróć tej pocztówki, to limitowana wersja. O, skurwesyn, ile tego tutaj jest. Dobra, wyślijmy najpierw gliny tutaj. Dobra, nie, to jest fałszywy alarm. Znowu gościu rozpoznał dentystę. Dobra, zobaczmy, co mamy w takim razie. Nie drug trafficking. Tutaj. Co mamy? Z tego, co słyszałem, w ogóle będzie 15 takich dowodów. To jest dopiero czwarty, więc troszeczkę zabawy z dentystą jeszcze mamy. Co tutaj jest? Jest jakaś arystokracka rodzina. Oni sobie jedzą jakiś podwieczorek, mamy tutaj trójkę dzieci, matkę, ojca, zapewne jakiegoś konika zabawkowego. I co tutaj będzie pasowało do tego wszystkiego? Po nazwach lecąc. High School Library, Tribune Office, Furniture, Wooden Horse Toy Store. To będzie kurwa to, jak nic.
Nie bez powodu tam jest ten zabawkowy konik. Ja wam mówię, że to będzie tam. Mam nadzieję, bo inaczej zmarnuję zużycie mojego słotu. Już drugie z czterech, które chyba mam. To oczywiście fałszywy alarm. Jak najbardziej. Wątpię, żeby dentysta w jakiejkolwiek sytuacji się pojawił na takie zwykłe, standardowe zgłoszenie i żeby to był on. O Boże, jakaś kobieta dzwoni, że chcą jej koty przegonić. To jest fałszywy alarm, ale nie jestem tego aż tak pewien, jak jestem pewien tego, że te zgłoszenia z dentystą są fałszywe, więc kogoś tam wyślę. Mamy jakieś rękawiczki. Spoko, dobra, czyli udało się Wooden Toy Store Horse, Wooden Horse Toy Store, nieważne. Udało się, bo jestem zajebisty. Nie są te zagadki jakieś ekstremalnie trudne, ale jestem mega zadowolony z siebie, że powtórzyłem tego save'a i teraz autentycznie mamy okazję rozwiązać tą sprawę sami. Dostać tonę hajsu za to. O Boże. O, rzeczywiście, jacyś ludzie się wkurwiają, bo kobieta ma 50 kotów w domu, co? Poprośmy gości, żeby się odsunęli i zapukajmy. Jezus Maria. Dobra, gościu zaczął deptać koty, tak więc przypierdolmy mu pałą w kolano. Zajebiście. Dobra, jacyś wielcy hejterzy kotów się tam widzę znaleźli, a hejterzy kotów, nawet ja kurde o moim kocie powiedziałem na początku, ja będę kurde delikatnie traktował kogoś, kto koty kopie, niech go chuj. O kurwa mać. Dobra, rowerzysta wdupił się w samochód, który przejechał niezgodnie tam z oświetleniem drogowym, czyli pewnie na czerwonym or some shit. Świadkowie naoczni mówią, że kierowca był albo naćpany, albo nachylany. Wyszedł z samochodu, włączył jakąś głośną muzykę i zaczął tańczyć obok zakrwawionego ciała rowerzysty. Ja pierdolę! Jakiś high level creepy shit. Jak ci mordercy, albo ten jeden morderca, na podstawie którego oparli teksańską masakrę piłą mechaniczną, gdzie gościu sobie robił maski z twarzy swoich ofiar. Dobra, znowu dentysta i znowu szalona ilość osób, którą mogę wysłać. A Boże, Boże. Już to widzę. Jak dentysta byłby tak nieostrożny, on to jest zbyt inteligentny gość, który pogrywa sobie ze mną w taką gierkę, która jeszcze zapowiada się na naprawdę długofalową gierkę, żeby dał się kurde złapać na takiej pierdole. Myślę, że to może być fałszywy alarm, ale i tak wyślijmy taką trójkę, tak dla zasady. Jakiś gościu w kapturze niepomyślnie otworzył swój samochód i zaczął się tam wkurwiać. Tak więc no, myślę, ja czasami chodzę, kaptur, jak mam bluzę z kapturem, rzadko zakładam kaptur, ale to mógł być ktoś normalny, no nie czarujmy się. O, ja pierdolę, i tutaj mamy dwie pewnie porządne akcje, niech to chuj. Dobra, gdzie mamy mniej czasu? Dobra, ktoś anonimowo powiedział, że jakiś wielki drug deal się tam ma odbyć, a tutaj? Aha, gościu mówi, że UFO przyleciało. Mam wrażenie, że obydwa te mogą być fałszywe. Wyślijmy tutaj taką ekipę, wyślijmy ten Swody Padwagon na ten drug deal. A kurwa, dobra, gościu może jednak naprawdę się włamuje do tego samochodu. Dobra, Taser najlepszy sposób. Dobra, dajemy kurwa taserem. Nie wiem, co gościu miał w kieszeni. Może wyjmował na przykład białą flagę. Jebać go, ja i tak go taserem potraktuję. Nie ma tutaj sytuacji, w których powiedzmy policja postąpi źle. To znaczy, nawet jak gościu jest niewinny, to dostanie tym taserem i jebać go. A ten mówi, że kurde jego krowy zniknęły, UFO lata nad domem i mu zabrali kurwa tych. Zabrali i jeszcze zabierał mu sąsiadów, tak więc jak ja mam tu opcję wysłania wszystkich, to będzie fałszywy alarm jak nic. Kogoś pojebało. Okej, to też nie wygląda na nic super poważnego, ale i tak wyślijmy tutaj ekipę.
Mam nadzieję, że nie marnuję absolutnie, totalnie czasu na to wszystko. Tutaj były jakieś dwie dziewczyny, które straszyły młodsze dziewczynki, sam nie wiem. No rzeczywiście, jakieś narkotyki tam chyba idą. Ten, kurwa, po schodach pożarowych się wspięliśmy i wszyscy rozjebani, zajebiście. Tutaj to UFO to jest autentycznie fałszywy alarm, nie wierzę. Kogoś po prostu pojebało. Widzicie, jak oni zapierdalają na tamtą misję? Masakra. Tutaj oczywiście, że fałszywy alarm. O, gościu zobaczył latawiec, który miał bardzo jasne kolory. Świetnie. Zajebiście. A syn farmera zapomniał powiedzieć ojcu, że zaprowadził krowy do stajni. Dobra, tutaj też się udało pięknie. I ciekaw jestem, czy cokolwiek się jeszcze będzie dzisiaj działo. Już raczej nie, mam taką godzinę, że raczej powinien być spokój. Sam nie wiem, gdzie ja tą kobietę złapałem. A to jutro się będziemy zastanawiali, bo wtedy będzie lead detective. Czy będzie jakaś fabuła, czy może nie? Nie, nie mamy żadnej fabuły. Chociaż może teraz się odpali? Nie, raczej się nie odpaliło. Dentysta teraz poluje na kobietę w średnim wieku. 40-letnia kobieta została ofiarą dentysty. Czy policja mnie przestała trochę lubić? Nie, nadal mnie lubią. Dobra, okej. Ale jeżeli ktoś będzie miał jakiś sensowny powód tutaj, to mogę go wysłać do domu. Dobra, kurwa, idź. O, proszę, jak ja miły jestem. Sukces. To pójdźmy sobie teraz taką muzykę. Nie będę wydawał jakichś ogromnych kwot na, kurde, kasety. Bo tak naprawdę to jest taki bonus dla mnie wewnętrzny i jedyne, co może, w czym może mi to pomóc, to w zjebaniu sobie, kurde, tego. W zjebaniu sobie opinii. Mogę do City Halla znowu poprosić o coś. City Hall mnie bardzo lubi, mimo wszystko, mimo tego, że nie wykonuje ich, kurde, poleceń. Tak więc weźmy sobie wszystkie sloty tutaj, o wszystkie te rzeczy poprośmy. Jutro się okaże. I gdzie by ją wysłać? Nie pamiętam już, gdzie poprzednio tych ludzi wysłałem, ale wydaje mi się, że tutaj. Więc wyślijmy tych dwóch i powinno być chyba dobrze, mam nadzieję. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie coś z seryjnym mordercą. Charge of certifying select emergency personnel. No dobra, wyślijmy ich tutaj w takim razie, od City Hallu. Mam nadzieję, że się nie wkurwią i nie odejdą mi ze służby. Jest i taka opcja. Tutaj w ogóle mam wrażenie, to jest Shift A. Czemu ja tak mało mam tych ludzi? Tych dwóch nie mam, bo są na szkoleniu w akademii, tak? I zniknęły przez to. Jakoś tak właśnie mam wrażenie, że mało ich mam na tej zmianie strasznie. No nic. Detektywi niech jadą, ci też niech jadą, zobaczymy, na czym to się skończy. Oni prędzej tam dojadą. Czy ta kobieta będzie tam, czy może gdzieś kompletnie indziej? Zaraz się przekonamy, czy się udało. Jak to zniknie, znaczy trafiłem. Nie, nie trafiłem. Kurwa mać. Szkoda. Ale dalej i tak damy radę, myślę. Dobra, to tym razem wyślę SWAT razem z tymi. Na wszelki wypadek. W końcu głowę gangu będziemy aresztowali. To może się przydać SWAT. Ci są na tym zleceniu od City Hallu. Mam nadzieję, że wrócą dzisiaj na służbę, bo jak nie, to naprawdę mi się uszczupli mój roster tutaj ludzi na dzisiaj. Zaraz zobaczymy. Aha, dobra, jakiś znowu anonimowa... Anonimowe, kurwa, informacje, nazwijmy to, anonymous tip, że jakaś, kurde, pralnia to jest miejsce, gdzie się kokainą handluje. Dobra, wyślijmy tą trójkę, powinni w porządku dać radę. A jak tutaj... No dobra, wyślijmy, kurde, tych dwóch w takim razie i SWAT jeszcze. Niech jadą po tą kobietę, rozwalmy ten gang i będzie spokój. Mam nadzieję, że powracają i mam nadzieję, że ten jebany City Hall, na czymkolwiek, co się tam dzieje, nie przetrzyma moich ludzi na cały dzień, bo to by trochę ssało pałę. Udało się, chyba złapane. Tak, pralnia jako miejsce, gdzie jest centrum jakiegoś rynku kokainu. I oczywiście pralnia jest pusta, poza starszą chińską kobietą, która odpływa sobie śpiąc chyba na biurku. I kurwa, obudź jej i daj jej twoją koszulę do prania. Dobra, obudźmy jej. O kurwa, no tak czułem. Jezus Maria. Taser. Udało się? Jej, kokainum. Proszę bardzo, mafia, sprzedawaj. I co, kobieta złapana. Zajebiście. Może, kurde, będę dawał kogoś innego niż Laketa do przewodzenia sprawą, bo ja jego kokrzę. Co jak mi się z Laketem coś stanie, to będzie cienko. No ale pięknie, Federica Laterca. Eliminate the gang, motherfucker! Pięknie, zajebiście.
Ale Sanda nie będziemy jeszcze chyba rozwalać, tak mi się wydaje. Poczekajmy, aż ktoś tutaj sobie powraca i zaraz będziemy rozsyłali dalej. O, panie! Co tu się tak nagle wszystko naraz zaczyna dziać? Hello! Dobra, tych dwóch tutaj wróci i porozsyłajmy. Co się tutaj dzieje? Okej, okay, no gościu zaatakował fryzjera. O, naprawdę przepraszam, że ziewam. No dobra, tutaj znowu z dentystą, więc mamy spokoju trochę. Dojrzała kobieta, która przyszła na plażę, żeby popływać z jej dwoma wnuczkami. Dwójką wnuczków, wnucząt, o wnucząt może. Straciła, znaczy odjebało jej... Zaczęła napierdala na jakieś dwie laski, które się tople zopalają, okej. Okay. Najpierw zaczęła jakieś obrzydliwe komentarze, potem kiedy one ją zignorowały, ona zaczęła bić dziewczyny! Och kurwa! Krzycząc shameless, shameless, a może shame, shame, shame! Kto ogląda Gota, ten wie. Jezus Maria, dobra, zaczęli się mocno napierdalać. O kurde, ale to jakaś gruba akcja tutaj jest, poziom trudności gruby jest. Dobra, wyślijmy resztę całą. Tutaj to jest fałszywy alarm z tym dentystą. Więc mam nadzieję, że to się nie skończy jakoś źle. No ogromna napierdalanka na plaży się zaczęła, bo dwie laski opalały się topless. Absolutnie bym nie pomyślał, żeby zwrócić uwagę takim kobietom. No ale jak starsza baba przyszła ze swoimi wnuczęciami tam, no to można się domyślić, że się wkurwiła. W końcu to starsza kobieta. Tutaj mam niewiele osób wysłać. Mam nadzieję, że ktoś zdąży wrócić. No właśnie, jakiś gościu grozi kawałkiem szkła fryzjerowi, że go zabije, jeżeli ten nie naprawi jego fryzury. Masz większe problemy niż twoja fryzura, ziomek. A i się udało. Jak oni zdążą wrócić, raczej zdążą wrócić. O Jezus, co tam się działo? Tłum się uspokoił, ale nudyści mają parę siniaków i odmawiają ubrania się. Albo zakryjesz swoją klatkę piersiową, albo idziemy teraz na komendę policji. Cicho obserwuj piersi kobiet i uśmiechaj się. O, znowu zaczęli się napierdalać, Jezus Maria. Dobra, pałami ich zacznijmy okładać. Udało się? Zajebiście, udało się. Ja pierniczę. Dobra, ci mam nadzieję zdążą wrócić. Nie, oni nie zdążą wrócić. Ci zdążą kurwa szybciej niż tamci wrócić? Nie. Czy ja zdążę tu kogokolwiek wysłać? Może? Nie? O! Nie zdążę! No kurwa sekundy! No nie zdążę, no! O! O! No może bym zdążył, gdybym po prostu na styk to kliknął. Gościu spierdolił. No ale na szczęście nikt nie umarł, to jest taki plus. No ale za dużo tam się działo. Może nie musiałem aż tylu wysyłać policjantów na tą plażę. A jebać. Dobra, jakiś frajer tam jakieś rzeczy odwala, dziwne maila dostałem też. Nie wiem, czy wam to się nagrywa, czy się wam to nie nagrywa. Nie jestem pewien, ale dostaję tutaj, kurde, maile na drugim komputerze. Muszę to teraz deaktywować dźwięk. Suspicious individual dentist. To też będzie dentysta, jak nic. Większość tych suspicious individual... O właśnie, to już ostatni z tych dźwięków, bo go wyłączyłem. Suspicious individual to w większości są właśnie fałszywe alarmy, tak więc jebać to, co się tam dzieje. A co z tym? Dobra, offender złapany, proszę, mafia sprzedawaj, dziękuję bardzo. Tutaj ktoś się podaje za policję. Police impersonation. Wait. Młoda kelnerka w kafe zauważyła człowieka ubranego w policyjny uniform, który pasował opisowi dentysty. Nie sądzę, żeby w jego kaburze była broń, tylko... O, wiertło, ja jebie. O, tutaj w ogóle my badamy jakieś investigation, ja zapomniałem kompletnie. Ty, w ogóle, to ja zanim zacznę to badać, to ile my tu mamy detektywów na tym? Tak niewielu, kurwa? Badajcie, kurwa, zapomniałem, że ja mam jakieś, kurde, sprawy tutaj do rozwiązania. Dobra, to tutaj chyba chciałem olać i to też chciałem olać, bo to będą fałszywe alarmy. No właśnie, to był zwykły, kurna, policjant. Przebadajmy ten homicide w takim razie, a ja może sobie wrócę do ekranu, gdzie widzę, co nagrywam. Details. I zobaczmy, co się tutaj będzie działo. Czy ja dam radę to tak na czuja ułożyć? Maybe. Tutaj ktoś idzie.
o chuj chodzi z tym samochodem w ogóle? Co on tutaj robi? Otwiera drzwi do samochodu. A tutaj kurwa ucina mu rękę maczetą. Dobra, poczytajmy to. Jego prawa ręka została... W ogóle jakie to jest tło jakby? Mindy Reyes wracała z pracy po północy i zobaczyła męskie ciało leżące w alejce. No dobra, no rzeczywiście nie ma prawej ręki. Znaczy jest odcięta. Ma ją, ale obok siebie. Jego prawa ręka została odcięta i są siniaki za kolanami, czyli to by pasowało. Przyjebali mu rurą za kolanami. Są trzy dziury postrzałowe w jego klatce piersiowej i masa krwi dookoła ciała. Okej. Co mówi kelnerka? Początkowo go nie poznałam, ale to mój sąsiad Edgar Sanchez. Często spotkałam się z nim, spotykałam go z twardymi i niebezpiecznie wyglądającymi kobietami. Zawsze głośno się kłócili, pamiętam, że była brzydka z tatuażem kałacha na jej szyi. Okej. Ona była brzydka? To jest ta kobieta. Ona miałaby niby mieć ten tatuaż na szyi, co? Brzydka. No nie wiem, jak określić brzydka. To wygląda brzydziej, szczerze mówiąc. To wygląda brzydziej, ale ja chyba nie mam, kurde, tego, co ja potrzebuję. No chyba, że to jest ta brzydka. Ale ona też nie ma tatuażu kałacha na szyi. Na żadnej z tych klatek nie ma tatuażu kałacha, szczerze mówiąc. Mr. Jones, homeless. I ja nie mam chyba wszystkich klatek, szczerze mówiąc. Nawet jak ustawię to, kurde, tak i tak i tak i tak i tak, to nie podziała w żaden sposób, bo to nie tak, to nie tak. Nie ma tego tatuażu kałacha, to jest ważna rzecz. Ja myślę, że jeszcze inaczej może wyglądać ta kobieta, bo ani tutaj nie ma kałacha. Jedno i drugie można powiedzieć, że wygląda brzydko. No dobra, jeszcze przeczytam dalej. Obudziły mnie straszliwe krzyki, kiedy wyszedłem z mojego boksa, wszystko było ciche, boks, czyli pudełka dosłownie, bo to bezdomny jakiś, wszystko było ciche. Zobaczyłem tylko mężczyznę za mną, miał broń w jego pasku i wsiadł do jednego z tych drogich samochodów. Wyglądał jak człowiek, ale miał długie włosy, więc chuj wie o, jeżeli chodzi o jego chuja. Jest dużo fagasów chodzących dookoła. Jesus, landlord, dobra. Pewnego dnia zobaczyłem Edgara Sancheza kłócącego się na ulicy z jakimś dziwnym gościem w kapturze i z laską. Gościu przypierdolił Edgarowi w brzuch parę razy jego laską i myślałem, że zadzwoni... I myślałem, że odzwonią na policję, ale po prostu podali sobie ręce i poszli w swoje strony. Sanchez zawsze płacił swój czynsz na czas i w gotówce, mimo iż myślę, że miał pracę. Wydaje mi się, że był wplątany w narkotyki i może coś innego nielegalnego. Dobra. Ręka została odcięta, kiedy Sanchez jeszcze żył. O kurwa. O, to by trochę zmieniało postać rzeczy. To może jakoś tak by to było. O kurwa, udało się! A jednak, tatuaż kałacha nie musiał być obecny. To było najważniejsze, że kurde, odcięła mu rękę, kiedy gościu jeszcze żył. O, i mam tylko jedno miejsce, gdzie mogę z tym pojechać. Dobra, to wysyłajmy ich tam już. A wyślę ten słod, kurwa, co mi szkodzi. Pierwsza 20 już, a akurat złapię tego ziomka i mordercę i w ogóle shit. Tak więc powinno być dobrze. Powinniśmy dać radę. Tutaj oczywiście fałszywy alarm, tak, dokładnie. A oni jadą po tego... Po tą sukę tak naprawdę. Nie wiem, co ona zrobiła. Może zaraz się wyjaśni w sumie. Dlaczego ona to zrobiła, chyba. Offender caught. Case closed. Aha, a bo to może było napisane w tym miejscu, gdzie to tutaj... Nie, przecież to się pokazywało, jak się ułoży wszystkie klatki poprawnie. Dobra, jebać to. Nieważne, kończymy dzień. Czy coś będzie fabuły? Nie ma fabuły, lecimy z kolejnym dniem. Wow, gra nas zasypuje gameplayem teraz. Jak ta policja lubi nas? Wszyscy nas kochają, panie. Zajebiście. Yeah! Wesoł. Nie możesz wypierdalać. Dobra, twój pies umarł, spoko, możesz iść do domu. Ma jakiś anxiety, a tak, dobra, też możesz iść do domu, niech wam będzie. Zwykle tak zauważyłem, że właśnie ze trzy osoby proszą o pójście do domu. To jest taka podejrzana liczba. Ale okej, niech im będzie, niech idą sobie do domu. Kontynuujmy, mam nadzieję, że dzisiaj będzie coś z tym seryjnym mordercą ciekawego. Coś się nowego pojawi. Dobra, czy się pozgadzali? Tak, mogę zatrudnić dodatkowego policjanta, tylko gdzie?
Tutaj mamy aż dotąd, tutaj mamy też dotąd, ale gdzie mam lepszych, a gdzie mam gorszych? Zdecydowanie na pierwszej zmianie mam gorszych chyba policjantów, tak mi się wydaje. Nie powiedziałbym, na drugiej chyba. Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Weźmy na pierwszą zmianę kogoś. Shift A, spoko. Mamy też, oczywiście możemy słota ulepszyć, więc słot mamy w tej chwili na maksa ulepszony, co mi się bardzo podoba. Dostaliśmy podwyżkę. Mogę zatrudnić dodatkowego detektywa, fajnie. Oni nie są jacyś super fajni, ale zawsze dobrze, że są do pomocy. To jest 6, a tutaj jest też 6, tylko gdzie są lepsi? Tu, no, myślę, że na Shift Bay, kurwa. May is Bay. Shift B go zatrudnię, a tutaj Police Academy. Jej, Patricia zdała, a ta niestety chuja zrobiła. No cóż, bywa i tak czasami. Ale dobra, jest fajnie. Consulting detektywa nie będę brał, jak widzicie mam już 98 tysięcy, tak więc to są bardzo fajne wyniki. Fajnie, jakbym jeszcze rozjebał Sanda w tej chwili na przykład, już dalej pchał to investigation, to byłbym naprawdę do przodu, ale zobaczymy, może jeszcze coś tam zarobię od niego, nie wiem. Ja zawsze patrzę na te wasze komentarze, czy mi radzicie rozpierdol Sanda, czy nie rozpierdolaj Sanda i tak się zastanawiam. Widzę dentist w opisie, to już wiem, żeby tam nikogo nie wysyłać tak naprawdę, chyba że... Aha... O Jezus Maria, nie. Myślałem, bo zastanawiam się, czy możliwa jest sytuacja, kiedy coś się naprawdę dzieje, ale ktoś niepotrzebnie wplątuje w to dentystę. To by była sytuacja, gdzie warto chyba wysłać policję. Nie wiem sam. Headmaster Rihanna... Rihanna? Dwie matki walczyły w szkole, okej. O kurwa mać, Jezus Maria. Jedno dziecko dźgnęło drugie ołówkiem i ich matki się pożarły na tym, w szkole. Świetnie. Jezus Mary, dobra, jakiś gościu przylazł z psami do sklepu, pitbullami. Kiedy poprosili go o wyjście, powiedział, że mają spierdalać, bo spuści psy ze smyczy. Oczywiście tam był fałszywy alarm, wiadomo. Ja to łatwo widzę zauważyć ten pattern, kiedy jest fałszywy alarm, a kiedy nie. I wszystko się idealnie zaczęło od momentu, w którym... właśnie ogłosiliśmy, ale tutaj mam coś jakieś. Mr. Boyd przygotowuje długi artykuł dla magazynu Prawilne Życie i tematem mojego artykułu jest policyjni sodomici. O kurwa, co? Zgodnie z moim dochodzeniem, tragiczne śmierci dotknęły 13 policjantów gejów na wskroś wielkich miast naszego kraju. Pentagram satanistyczny pojawia się na mapie. Być może szatan mówi im, że nawet on nie może ich zaakceptować. Zgodnie z moimi przewidywaniami, następna śmierć nastąpi tutaj we Friburgu. Problem jest taki, że muszę odwiedzić jeszcze 6 innych miast, tak więc nie mam czasu czekać, aż to się tutaj stanie. Tak właściwie będę tylko w mieście przez parę dni. Mam nadzieję, że jakoś przyspieszy pan ten proces. Zapłacę panu dość hojnie i proszę się nie martwić. Ja pierdolę, gościu chce... Jezus Maria, gościu chce, żebym zabił swojego policjanta, żebym, kurwa, spasował do jego artykułu? Serio? To może być najbardziej skurwysyńska rzecz na świecie, true story. Kurwa, serio, muszę dodatkowego policjanta do dwóch bijących się matek wysyłać? Znaczy, mogę? Nieważne, dadzą radę chyba. Jakie pojebane, gościu! Gościu chce, żeby nagle pojawiło się jakieś martwe ciało, żeby pasowało do jego, kurde, wersji wydarzeń. A nie, to te matki były tutaj, to tam było co innego chyba. A, to było z tymi pitbullami, dobra, okej, niech będzie. O Jezus, co tutaj się dzieje? Masakra. Ta, dentysta włamał się do kobiecej kliniki i morduje pacjentów. Mhm, oczywiście, tak jest. No kurwa, jakiś szaleniec przyszedł na farmę i morduje zwierzęta. Dobra, wyślijmy tą dwójkę, powinni dać radę na luzie. Jan C, czyli ten jebany zdrajca chyba, zanim przeszedłem jeszcze raz ten kawałek gry. On niech się pierdoli. Ja wiem, że on ma w sobie potencjał, żeby mnie zdradzić. Aha... Mhm. Dobra, mam wysłać 4 policjantów, żeby pilnowali miejsca, gdzie będzie nagrywany jakiś film. Jorge Dean. Nie wiem sam.
Sam nie wiem, czy wysyłać tych ludzi. Dostanę za to hajs, ale obawiam się, że moi policjanci mogą być troszeczkę, no, mech, jeżeli wyślę ich jako prywatnych ochroniarzy na plan filmu. Jeszcze mam wrażenie, że ten cały reżyser, który mnie o to prosi, jest taki trochę dziwny i niekoniecznie moim policjantom się spodoba to, co się tam dzieje. Zróbmy tak. Powoli... O kurwa! Jakim cudem gościu zwiał? Powoli zacząłem do niego... No, kurwa, nie wierzę. Gościu się poddał z bronią w górze, więc wybrałem opcję, żeby powoli podejść z wyciągniętą bronią i wytrącić mu tasak z ręki. Gościu spierdolił. Jakim kurwa cudem? Nie wierzę. Ale dobra, trudno, kij z tym. Amen called Flamer. Aha. Okej, okay, dobra, gość zadzwonił z budki telefonicznej i mówi, że kurwa snajper do niego strzela. To przypomina mi się film. Był taki film, kurde. Nie pamiętam już, kto tam grał. Colin Farrell być może? Nie jestem pewien. Gdzie właśnie gościu przez cały film gadał w budce telefonicznej ze snajperem, który miał go na celowniku. Co ja odjebałem? Włączyłem dwie rzeczy naraz. Rzeczywiście, kurwa. Surrounding? Okej. Okay. Przejrzyjmy, kurwa, dachy i okna. Jezus Maria. Dobra, wbiegnijmy do budynku, żeby dorwać tego snajpera. Kurwa, autentycznie ktoś do niego strzelał, to jest interesujące. Ja pierdolę. Dobra, jakiś gościu udający Elvisa wziął zakładników? Pojebane rzeczy, dobra, wyślijmy tam kogoś. Tutaj nie wysyłam, nie, to mi się zbyt shady wydaje. Bo już miałem sytuację raz gdzieś tam wcześniej w grze, że moi policjanci po prostu powiedzieli: pierdol się, odchodzimy, bo wysyłasz nas na takie pierdoły. Mam wrażenie, że tutaj też... No nie, no mogę mówić źle i może bym zarobił za to gruby hajs, ale wolałem już olać. Cicho przejdźmy przez tłum. O, rzeczywiście, kurwa, kobieta z nożem. Taser, kurwa! A, taser nigdy nie zawodzi. To mi się podoba. Dobra. Chyba koty znowu miauczą, ale tym razem, żeby wejść. Co to, znowu dentysta? Tak, oczywiście. Kawusia. Mogę przesadzić z mlekiem. Ale kij z tym. Mleko też jest dobre w kawie. Dobra, 22 coś. Znowu poprawnie 3 dni żeśmy sobie przelecieli na odcinek. To jest bardzo fajna już ilość, mi się wydaje. Frames 12 z 15. A nie, 12 z 15, co? Czyli nie będzie tego aż tak dużo. Czyli jeszcze tylko jedna kartka będzie, co? Bo jak dojdą kolejne 3, to mamy 15. Wow, czyli tylko jedno jeszcze zostało i trzeba będzie wtedy je poprawnie ułożyć. Tak więc już być może niedługo rozwiążemy sprawę tego dentysty. Maybe. Maybe, baby. Maybe, baby. Nie wiem. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Dobra. Kończ się dniu. Już raczej nic się nie pojawi, nawet nie... No raczej nie. To oczywiście... Tak, tak, tak. No i co? Zobaczymy, czy gra jeszcze potraktuje nas chociaż odrobiną fabuły tutaj, ale wydaje mi się, że średnia na to szansa jest. A może już jakiś czas fabuły nie było? Nope. Dzień 77. Na start dnia? No być może jak klikniemy go to work, to się pojawi, ale... Wszyscy nas kochają, zajebiście. Dobra, moi drodzy. Łapka w górę, jeżeli się podobało, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia następnym razem w policji. Trzymajcie się i pa, pa!